Patrz, jaka kula. Co to za kula? A śmieje się pan do góry nogami. No do góry nogami. A jak sobie palce trzyma elegancko. Ale nie chcę na pokład, bo tam są powodzie, więc no raczej nie chcecie być w powodzie. Jeśli chcecie kupić sobie kajak i sobie tam popływać po mieście, no to można. Sriracha Viewpoint. Bardzo wysoko, gdzie widać całe miasto. Sriracha. A tak troszkę podobne do jakiejś Patai na przykład. Góry, tylko góry... Proszę? No, tam pięknie właśnie. Tutaj po prawej jeszcze też najpierw tylko pokazuję piękne góry. Ej, już tu się przenosimy na lewą stronę trochę. Bo tutaj mamy jeszcze widok na morze i zatokę. I też piękne widoki. Fiu, fiu, fiu. Sriracha. Zaraz zjedziemy do miasta, ale najpierw jeszcze chcemy tutaj pozwiedzać ten punkt widokowy. I zobaczymy, co tam w mieście słychać. Co tam? Emka, pochwal się swoimi świeżo zafarbowanymi włosami. Jezus Maria, jakie masz świeżo zafarbowane włosy. Ale to nie tylko ty, bo tu jeszcze drugie, blond, pełne włosy, normalnie, świeżo zrobione. Blond, pełne włosy. Blond, pełne włosy. Świetny tekst. Tu tak jest, z przodu tutaj, taki jasny. I teraz mam jeszcze trochę żółtko, ale potem będzie blond. Potem będzie blond. Patrzmy, jak to ładnie. Tam na końcu, widzisz? A właśnie tam o tym, ten most widziałem na internecie, że tam można sobie pójść. No i tam właśnie jakieś restauracje, jakieś coś chyba, czy ta świątynia, czy coś tam, nie wiem. Ale no, tam można sobie trochę pospacerować gdzieś. Zobaczymy, gdzie nas tutaj jeden z mieszkańców dzisiaj pooprowadza. Jeden z mieszkańców Sriraczy. Emma, wiesz? Jeden z mieszkańców Sriraczy dzisiaj nas po Sriraczy pooprowadza. Tutaj jakieś remonty. Właśnie, nawet nie zrobiliśmy sobie żadnego zdjęcia. Trzeba będzie zaraz się wrócić, jakieś zdjęcie zrobić. Patrz, jaki tu Budda, czy co to za posąg u góry. O, ja cię. Nie bardziej ciekawi, co tam jest, tam o, ta fontanna. Już idziemy. Tu jakieś remonty. Coś tu robią, bo to... No uwaga. Się ode mnie z tą łopatą. Ale patrz. No właśnie, nieźle, nie? Tak kurde stromo. I się nie boi. No, ryzykant. Gdzież tam robić w takich... takim czymś. No tą koparką tam wyjechał stamtąd. To... to odważniak. No ja też nie. Ja coś tu się płaci? No właśnie, cholerka. Gdzie idziemy, w prawo czy najpierw jeszcze w lewo? Zobaczyć? Może w lewo, chodźcie. Chodź jeszcze w lewo, tu zobaczymy. Ale to jeszcze taki na remoncie jest ten punkt widokowy. Jeszcze coś tu będzie, dopiero coś tu powstaje. Także może będzie jeszcze ciekawiej za niedługo. O, tutaj widzimy wielki port w Sriraczy. Choć nie za dużo go w sumie jednak teraz widzimy, bo po tym co jak widzieliśmy, jak jechaliśmy autem, to się ciągnął ten port i ciągnął, z Patai go widać. Tu trochę też go widać, ale nie jakoś bardzo, no razi bardzo, no. Kurczę, pod słońcem mamy. Tutaj taka dżungla. Widoczki ładne, tylko akurat w kamerze słońce razi i trzeba daszek zrobić. Mamy prosto tu pod słońce zachodzące. A dzisiaj akurat bardzo ładna pogoda. Jak na połowę września, to myślę, że idealna. Ale się odbija, no nic nie widzę, nie mogę patrzeć. Tam jeszcze u góry coś jest. O, tam jeszcze głowa Buddy wystaje z krzaków. No. Ciekawe. A tutaj jakieś ostre remonty. Słupy.
wystawione. Co oni tu robią? Jakieś zadaszenie, czy jeszcze coś? Może, żeby jeszcze wyjść do góry gdzieś po coś? Ej, a tu chyba można też wyjść, nie? Tu na górę można wyjść raczej. Fajne, że te dymy tam. Kurde. Trochę się czaję w tej swojej koszulce na ramionczkach. O, ryby ogromne. Tu chyba trzeba by było buty ściągnąć. Tu widzę, dziewczynka ściągnęła buty. To dobra, ja też ściągam. I idę. Siracza. Nie wiem, czy to nie jest na tyle czysto, żeby chodzić w skarpetkach, no ale już trudno. Bojacie. A jak sobie palce trzyma elegancko. Wow. I patrzy na zatokę. Mhm. Z tej strony większe jakieś zachmurzenie. Tutaj znowu mamy widok na miasto. I ten posąg. A tam na prawo widać ten żółty, który przed chwilą było widać tam w górach. Tam tylko taki kawałeczek głowy i takie popiersie tylko trochę widać. Ale jest jeszcze dużo wyżej. Ten jest biały. Ej, podłoga mi się kleić do skarpetek. A gdzie mi? Bez łyżki. Patrz, jaka kula. Co to za kula? A śmieszny, patrz do góry nogami. No do góry nogami. Tutaj co się, patrz, tu się staje i się fotkę strzela. Ale o co tu chodzi? Co to za fotka wychodzi? Jakaś taka z odwróconą kulą. Znaczy z odwróconą... Co, jak to w ogóle kozacko widać w tej kuli? A tu ja sobie może stanę, a ty zrobisz zdjęcie, dobra? Z tą kulą. No ty musisz stanąć. Tam chyba zaraz coś trzeba będzie odpalić. Tylko nie wiem, czy nie w poziomie tam było narysowane, wiesz? Ale w poziomie i w pionie. Dobra, coś tam przezrobiłam, a daleko od mnie jest, bo żeby było widać tylko wtedy. Chcesz też? No zrób! Dobrze, dobrze, że przyszłaś. Patrz, jaka tam jest odwrócona taka kula. Patrz, znaczy w tej kuli odwrócone miasto widać. Dobra, jeszcze ja tu wejdę, żebym się nie przewrócił. Tutaj wszystkie dary, które były złożone Buddzie, właśnie zostają zbierane. Tylko zastanawiam się komu, czy Buddzie, czy ludziom. Teraz kupimy tutaj świeże dary po lewej. Znaczy nie dary, tylko te. Postawimy tu napływającą wodę. Za chwilę pani od tyłu pójdzie i je zwinie, co? Nie, bo ja muszę tam wziąć mokre skarpetki. A nie, to nie mam mokrych. O, chociaż troszeczkę, ale mało. Tu jeszcze jakaś ustrojona fura. Kwiatkami. A tam Emi, patrz jaki tam, nie wiem co to jest. Nóż, tasak? Co to jest? Czytaj, no przecież napisane. Aha, tylko że po tajsku. Mi się wydaje, że to jest drewno. Drewno, no drewno. Robiłaś je? Mhm. Ryby ogromne. Ej, co tu, znowu trzeba buty ściągać? Ojej. Dopiero założyłem przecież 3 sekundy temu. Nie, no to już nie ma właśnie co tam już patrzeć. Można sobie właśnie tak, ale patrzeć jakie właśnie fajne miejsce, bo można sobie tam usiąść, tak jak na przykład ten pan tutaj siedzi po lewej, zamówić sobie coś do jedzenia, do picia, siedzieć sobie i patrzeć na naprawdę piękne widoki. Ta góra tutaj przed nami
i te trochę takie zachmurzone robią mega wrażenie, jakby była ładniejsza troszeczkę pogoda i byłoby je jeszcze ładniej widać, no to naprawdę mega właśnie wieje dodatkowo, miło i przyjemnie. Mega miejsce. Nawet zadbali o to, żeby toalety miały piękne widoki. Zobaczcie, idziecie sobie tutaj do pisuaru, stajecie i tutaj macie takie piękne widoki. Tu jest jeszcze jakieś zejście w dół w ogóle. Coś, jakieś schody, żeby gdzieś tam można było sobie pójść. Chociaż to jest raczej o, zagrodzone, czyli się nie da pójść. Dobra, okej. Okay. Cofamy. I tu po lewej jeszcze jest jakaś taka chatka. Nie wiem, co to za chatka, ale wygląda bardzo ciekawie. Z też chyba z mega tam widokami w tamtą stronę, na miasto, na zatokę i na zachodzące słońce. No i takie tutaj klimaty, ale bardzo tak, no, mi się podoba, no. A, bo ja jeszcze zapomniałem powiedzieć, że to miejsce o 18 jest zamykane, a jest w pół do 6, więc już wszystkie dywany są zwijane, dlatego właśnie też przed chwilą te pływające dolary zostały też już zwijane, wszystko zostaje zwijane. Asfalt zostanie zaraz zwinięty i koniec, miejsce zamknięte. Także jak ktoś chce, jest siraczy pierwszy raz i chce iść na ten punkt widokowy, no to żeby pamiętać, że o 18 to już tylko się tylko można klamkę pocałować. My na szczęście zdążyliśmy w ostatniej chwili. Da rady. Patrz, jakie tu jeszcze jest ładne coś. Tylko nie wiem, czy tam można iść. Można? Nie wiem, czy można. Nie wiem, pani może tu mieszka. No dobra, też się przejdę ten. Ładnie. Ładnie, nie? Pies na stole. Pies na stole, rzeczywiście. Pies na stole, wiewiórka na drzewie. Uciekła. Nic nie ma? No to nam zrobili psikusa. Tu może mieszkają, nie? Myśleliście sobie kiedyś, że nie przyjadę do Pattaji czy tam do Tajlandii. Znaczy, no głównie do Pattaji, bo jest sezon deszczowy, to się nie macie kompletnie niczym martwić. No, do Pattaji możecie przylatywać nawet w sezonie deszczowym, bo o każdej porze jest dobra pora. Nie pada praktycznie wcale. Tylko na Phuket nie jesteście na Phuket, bo tam są powodzie, więc no raczej nie chcecie być w powodzie. Jeśli chcecie kupić sobie kajak i sobie tam popływać po mieście, no to można. Byłeś zastrzeżenia przed monsunami. Tak? No nie powiem, no bo tutaj jeden dzień też popadało. Jej akurat, no tylko, że tak popadało, że aż też powódź była i sojbukało zalało całe. No, tam już nie idziemy, ale to tylko raz. I to tylko dosłownie przez jeden dzień, jakby to nie wiem co. W sumie to w nocy nawet tylko padało. W nocy popadało i po prostu o 3 rano, jak już tak padało i padało, no to napadało tyle, że było dużo wody na ulicy i tam pozalewało wszystkie niestety biznesy i niektóre domy, garaże, samochody i inne rzeczy. Tak, już wszyscy widzieli. I tyle, ale ogólnie to cały czas jest taka pogoda, jaką widzicie, no piękna pogoda, no czasami nie ma słońca, no bo dobra, jest trochę więcej chmur, ale nie pada. Jest... Ale też w Pattaji jest lepsza pogoda, tutaj jest tylko jakaś tri-racza-racza, więc tutaj nie mieszka praktycznie. Ale no tutaj jest dużo bardziej dziko, jako miasto. Fajnie, bo są te góry takie duże, dużo tak zieleni i jest, i są bloki, wieżowce, i jest morze. Nasze bloki. I jest dużo zieleni, a jednak w Pattaji są raczej tylko miasto i bloki. Tej zieleni już tyle nie ma. Są w niektórych miejscach. I nie ma takich gór. No w niektórych miejscach właśnie, tu jest tak bardzo dużo. A to zaledwie 30 km jesteśmy od Pattaji. Które ładne miasto? No to dość takie ładne. No tu z góry przynajmniej. Jak się patrzy na nie z góry, to ładnie wygląda. Nie wiem, jak będzie, jak pojedziemy do środka. Mhm. Patrz, jakie tu są te, jakie buzie.
takie postacie takie. Nie wiem, budują albo budują. Chyba budują właśnie. Albo to może pękło w ogóle i oni teraz to coś wzmacniają, bo to widzę jakby takie pękło trochę. Tam taka rysa jest pęknięte. Może dlatego, że tu właśnie się coś zaczęło zapadać, bo tu z tej górki coś tu remontują, robią. Cholera wie. Emma, nie uważasz, że ten Budda powinien się jakoś bardziej ubrać? Mam wrażenie, że widać mu pośladki, a ty? Mi się wydaje, że on jest ubrany. No właśnie, też mam takie wrażenie, że ma szatę, a wygląda jakby pośladki mu było widać. No, no właśnie. No nie widać. Oh my god. O czym wy tu głupoty takie gadacie? Idziemy jeszcze, zobaczymy z tamtej strony. O, ja jeszcze sobie tutaj fotkę jedną też muszę zrobić. I lecimy do miasta. Tutaj miejsce przed nami, które tu widać. Ostatnie chyba miejsce, do którego można tutaj podejść, gdzie jesteśmy. Przynajmniej na tej tutaj wysokości, bo tam jest szczytku góry, jest ten wysoki Budda. Jakiś taki złoty. Ale nawet nie wiem jeszcze, jak do niego dotrzeć, więc dzisiaj już też jest za późno, żeby tam do niego dotrzeć. O, a tutaj widzę jest koniec drogi, więc tędy na pewno nie. Trzeba gdzieś od jakiejś innej strony podjechać. Więc zobaczymy jeszcze, co oni tutaj wykombinowali. To są takie jakieś dziwne drzewa. Takie mało tajskie. Bardziej jakieś polskie. Tu w ogóle chyba jakiś parking można powiedzieć, że robią albo coś. Bo tu tylko jak z tymi drzewami. Albo żeby ktoś tylko nie spadł. Takie te są jak na parkingach normalnych. No tak tutaj trochę niebezpiecznie ogólnie jest, więc dalej się nawet nie zbliżam. I za chwilę właśnie wybieramy się do miasta, na który kolejny odcinek Was serdecznie zapraszamy. Także pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał. Bo jak nie, to Emma zdzieli każdego kijem, kto ogląda, a nie subskrybuje i nie lajkuje. I miłych komentarzy nie zostawia po sobie, to kija już na Was mamy. Ałaj! To co ty? Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, że e-book pierwsza część, 50 pytań, najważniejszych takich pytań o Tajlandię, jest już gotowy i możecie go pobrać ze strony pattayaproliving.com, czyli .com. I możecie zapoznać się ze spisem treści, który tam jest i kliknąć pobierz i pobrać sobie e-booka. Także serdecznie Was do tego zapraszam. Na pewno będziecie zadowoleni i dowiecie się bardzo dużo o Tajlandii. Nawet już tylko z tej jednej pierwszej części, która zawiera, jeszcze raz przypomnę, 50 pytań związanych z Tajlandią. A kiedyś ukaże się druga część, jak tylko skończymy. I będzie kolejne 50 pytań, czyli łącznie 100 pytań o Tajlandię. Pozdrawiamy.